niemiecki powinien być obwiniony za Holokaust. Jeśli by nie głosowali wtedy za Hitlerem, to nie byłoby nacji, nie byłoby obozów niemieckich na terenie polskim. Bo te wszystkie obozy to były niemieckie obozy zagłady, niemieckie obozy koncentracyjne. Nie istniało polskie obozy. Ta ustawa, co została zrobiona w ubiegłym roku, ja zasadniczo byłem zadowolony, że tą ustawę zrobiono. Bo cały świat przed tym zawsze mówili polskie obozy. Cały świat był obożony na naród polski. Ale cały świat zrozumiał, że to wszystko były niemieckie obozy koncentracyjne, a nie polskie. Nam o tym nie wolno zapomnieć. Polska miała trzech wrogów. Niemcy, Rosjanie i ci, co współpracowali z Niemcami. Również byli Żydzi, którzy współpracowali z Niemcami. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Krakowska policja miała 130, żydowska policja miała 130 członków i oni zbierali Żydów, jak nie mieli pozwolenia do pozostania w getcie, odprowadzali na OD, które tutaj było za mnie, ten budynek nie istnieje już dzisiaj, i stamtąd zabierali do Bełżca. Ja tutaj byłem i ja jestem świadkiem do tego. Musimy również pamiętać, że byli ludzie jak Ulc. Rodzina Ulc w 1943 roku przechowywała rodzinę żydowską, 8 Żydów. Ktoś zawiadomił Niemców, Niemcy przyszli, zamordowali tych 8 Żydów, pana i panią Ulc, która była w ciąży, i ich 6 dzieci. I powiedzieli ludziom, którzy zgromadzili się naokoło, to się staje z tymi, co pomagają Żydom. Ja osobiście mówię, że jakby ktoś przyszło, żebym ja mógł pomóc jakiemuś znajomemu przechować się, bez pytania ja bym to zrobił, narażając moje własne życie. Ale jak ja potrzebowałbym narazić moją rodzinę, ja bym tego nie zrobił. A ludzie z Izraela mówią, 100 tysięcy, 200 tysięcy ludzi współpracowało z Niemcami. To są tylko numera. Tego nigdy nie zostanie, to nigdy nie zostanie udowodnione, how many. My wiemy, że byli tacy. Ale musimy jednej rzeczy pamiętać, że mogło być dużo takich, którzy chcieli pomagać, ale nie chcieliby narazić życie swojej rodziny. Mogło być 300 tysięcy, 500 000, możemy każde numery mówić, bo nigdy nie będziemy wiedzieć. Nawet jak było ich 500 000, to też jest mało w stosunku do 20 parę milionów. Ale ja twierdzę, że byli tacy. Moją żonę przechowali tu w Krakowie, rodzina Krójkowskich, Straszewskiego 6, no 6, I'm sorry, Straszewskiego 8 przechowali, wiedząc, że w tym domu mieszkało gestapo. Narazili swoje życie. Niejaki Ilaj Zborowski, który był prezesem międzynarodowym Yad Vashem. On został przechowany w Żarkach i on dał zeznanie, że ci ludzie
co przechowali ich, to nie byli ludźmi, to byli anioły, że narażali swoje własne życie. Teraz chciałem powiedzieć a propos jednego z ministrów izraelskich. Mr. Katz. Wstyd i hańba, że on powiedział, że antysemityzm jest jak piją mleko dzieci z matki piersi. To jest hańba i wstyd. Ale jeśli człowiek jest chory, idzie do lekarza, to mu daje lekarstwo i może wyzdrowieć. Ale jak ktoś jest głupi, na głupczyznę nie ma lekarstwa. I wstyd, i hańba. Okay? On powinien przyjść na kolanach i przeprosić naród polski. Musimy jednej rzeczy jeszcze pamiętać, że w Płaszowie nie tylko Żydzi zostali zamordowani, tam zostali zamordowani również Polacy, chrześcijanie. Ja tam byłem. Ja byłem w Płaszowie od samego początku. Ja pracowałem w biurach Amona Getta. To ja wiem, co się działo. Po wojnie nawet, ja byłem, zanim on został powieszony, byłem u niego we więzieniu i zrobiłem mu zdjęcie i powiedziałem do niego, jak ty zabijał Żydów, to się zawsze śmiał. Zaczął się śmiać. Ja mam to zdjęcie. Tylko jeszcze raz chciałem podziękować specjalnie wszystkim ludziom, co tutaj przyszli dla pamięci, bo nam nie wolno zapomnieć. Nam nie wolno zapomnieć, nam nie wolno wybaczyć. Wybaczyć mogą tylko ci, co zostali zamordowani. Ci ludzie mogą wybaczyć, bo chciałem podziękować przedstawicielom państwa polskiego, specjalnie prezydentowi Duda i niech Pan Bóg błogosławi Was wszystkich.